To jest Zadyma Prime MMA. Po mojej stronie Ewa Piątkowska, lewej. Cześć. Po mojej prawej stronie Push Barbie. Siemanko. Omawianie rękawic. Jak to jest z wami? No, mi mówili na początku, jak brałem walkę, że ósemki meksykańskie. Podali, że są dziesiątki. No co prawda, Ebę polubiłem, nie chciałbym jej zrobić krzywdy. No to możemy wyjść w dziesiątkach, bo to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że coś się jej stanie. Zamierzasz w sobotę już za 10 dni, 9 dni zrobić jej krzywdę w oktagonie? Bo nie. Tak, jak słyszę ciebie, to wydaje mi się, że tak serio, teraz mówię serio, że możesz być zły na mnie. Wydaje mi się, że nie trafisz raz czysto Ewę. No jeśli będę chciał trafić, to trafię. Okay. Ale jestem przekonany, że ty nawet w MMA byś ze mną nie wygrał. Chciałem coś strasznie głupiego zrobić. Nawet w uchu mi mówią, Red, zrób coś głupiego. Piernąłeś? Co? Piernąłeś? Piernąłeś? Nie, no, coś mam zrobić głupiego. No, a, myślałem, że się spierdziałeś. No. Nie, no. W bebechy dwa strzały. Nie, no, no nie. Ale takie no. Lekkie. Takie, żebym jeszcze mógł prowadzić. No to już wiesz. Czyli jednak pierdnie. Jak lepiej. Ale to, Ewa. Nie w splot, w bebech. Tutaj, tu. No, no. Dobra. To okay. Były takie, wiesz. On specjalnie mocny, chodź. Ale to bez sensu, nie? Jak użyję 10% siły, czy 20%. Bo to jest pierwsza runda, zaraz... A czyli co, mam delikatnie, jak to ma wyglądać? Ile dałeś procent, Ewa? No nie ściemy. A, 50. Ja dam 20. Dobrze. Dam 20. 20. 20. 50. Autentycznie. Ja myślę, że ty jesteś grzeczna i powiedziałeś 50, ale było mniej niż 50, bo mnie lubisz trochę, nie? No ja sobie puściłem same ręce bez użycia siły, nie? Tak po prostu się z ruchem ciała, ale totalnie bez puszczenia siły, tak totalnie na luzie, nie? A nie jesteś trochę mitomanem? Mitomanem? Tak. Co masz, co to znaczy mitoman? No taki... Taki, co opowiada o sobie, co to nie on i tak dalej. Nie, no słuchaj, jeśli chcesz, to weźcie do jednej rękawicy bokserską, zanim się skończy program i daj mi uderzyć raz z całej siły. We mnie? No, w brzuch. Od nowa we mnie, no. Zobaczymy, czy ja ustaniesz. Ja też jeszcze raz mogę. Jeszcze to później. I słuchaj, to zróbmy tak, przynieście rękawice, rasowanie Ewa z całej siły i raz ja. Wtedy nie będzie mówienia, że było 20, 50. A ile ci za to płacą? Nic właśnie. Nic, nie? Za takie rzeczy ekstra nic, w ogóle nic, nie? To chciałabym mieć takiego pracownika. Dlaczego z tą drugą panią, wiemy którą, nigdy nie doszło... Z seksworkerką. Kim? Z seksworkerką. Tak ją nazywasz? Tak, bo teraz nie można mówić inaczej. Czy na, że tak powiem, ringu sportowym, czy w żadnej federacji, nawet tutaj właśnie w Prime, do walki? Tak. Słuchaj, szczerze. Bo właśnie... Tak szczerze. Bo jak nie chcesz szczerze, to nie odpowiadaj. Od kilku lat dostaję to pytanie w każdym wywiadzie. Więc, no wiem, ale musiałem. No. Tak, więc kupiłam taką świnkę, skarbonkę. Nie. Stwierdziłam, że teraz za każde pytanie biorę stówkę, bo już jestem tak zmęczona już tymi pytaniami, że stwierdziłam, że albo dziennikarze będą chcieli zaoszczędzić i przestaną mi je zadawać, albo będę dalej odpowiadała, ale przynajmniej zarobię i przeznaczę to na szczytny cel. Dobrze. Więc jeśli chcesz, żebym odpowiedziała, to wyskakuj ze stówki, jeśli nie, to ale, przechodzimy do następnego pytania. Ja jestem tylko prezenterem tej Zadymy Prime'a, to nie wiem. Wiem, rozumiem, no to nie wiem, to Casio przyleć z hajsem. Ewa, proszę cię. Nie, naprawdę. No dobrze, ale... Od dzisiaj się to zaczęło. Ale okej, ja powiem ci szczerze, tak, ja rozmawiam naprawdę z tobą szczerze. Ja widziałem dwie odpowiedzi, serio były takie od ciebie, tak? Mhm. Były takie niejakie, no. No, dlatego... może dlatego, że już od kilku lat odpowiadam na te pytania i mam dosyć, dlatego mówię stówka albo idziemy dalej. Boże. A świnka będzie sobie tutaj siedziała. Ale wiesz, że tak naprawdę to może to jest... Stary, stówki żałujesz? Właśnie. No to chodzi mówili, mi tylko... że jesteś taki bogaty. Ja nigdy nic nie mówiłem, że jestem bogaty. Chciałam ci telefon dawać. Błaga ci. Ty chciałeś mi telefon dawać, no. Tak? Dobra. A ty stówki nawet nie masz. Ja nie mam nic. Nie, stary, co ty myślisz, że Ewa się jej boi i nie chce z nią chodzić? No właśnie o to chodzi, że ja zawsze mówię, że chcę, a nie. Oni przychodzą do mnie z tym pytaniem. Ja nie, oczywiście ty wszystko źle rozumiesz. Nie powiedziałeś tak, że to jest dla niej jakby money maker, że zrobi dużo pieniędzy na tej walce, ale to przecież ona ciągle mówi, że ona chce się z nią bić, tylko że Ewa uciekła od tej walki i Ewa Broznicka mówi, że nie daje jej tej walki. No, że w ogóle nie chce rozmawiać. No, dlatego do złej Ewy chodzicie z tym pytaniem. Dobrze, to ja może to załatwię ja, na przykład z Kasjuszem. Nie stać go. Nie, co? No. Nie, bo Ewka za dużo będzie chciała pieniędzy. Finansowe, że po prostu zaporowe postawi. Ona? Tak.
Chciałbym zobaczyć Ewę na zasadach boksu, w dużych rękawicach, z czasjuszem 12 rund. Jezu. Jestem przekonany, że Ewa by się na to zrodziła, a chciałbym zobaczyć czasjusz, który unikał walki ze wszystkimi. Bił się najpierw z Adrianem Polakiem, który wtedy nie trenował, jest wzrostu 1,70 m niższy ode mnie. Ale teraz wracasz 6 lat do tyłu, nie? Ale z kim czasjusz walczył z takim... Walczył z zawodnikami MMA, żeby byli oni... A mówisz o bokserach, czy o czym, bo Polak... Nie, mówię... No. Polak nie trenował boksu. Tak. Polak nie trenował boksu i czas już z nim walczył, no i wygrał. Ale z kim czas już walczył, tak naprawdę dobrym. Walczył z Normanem Parkiem, wygrał z Czasjuszem. Wygrał z Wrzaskiem, ale to jest zawodniczem MMA, niższy od niego Orłowa. No, ale z kim on naprawdę wygrał? Z kim takim prawdziwym bokserem wygrał? No, jestem przekonany, że w tej chwili... Żadnym bokserem nie walczył. No bo nie ma jaj. Jestem przekonany, jak teraz Prime zrobicie, jedna walka z Ewą 12 rund i Ewa wygrywa z Czasjuszem. Można na to postawić moje całe pieniądze, jakie mam. Zróbcie tą walkę. No Czasjusz, Ewka cię zleje, jakbyś wziął. A dlatego tego nie weźmiesz. No co, nie ma takiej mowy, ale no Czasjusz sobie wybiera rywali. Żeby nie było, ja też chętnie bym to zobaczył. Czasie nie ma warunków na Ewę, ma zbyt słabe uderzenie, nie takie, które by powaliło Ewę. No i na dystansie 12 rund myślę, że Ewa by go wypunktowała. W ogóle Ewa, co ty sądzisz o takiej walce? Byle nie 12 rund, bo mi się już nie chce... A na przykład takie 10, 8, nie? No 8 jeszcze okej, okay, bo do takich... A jakbyś taką walkę widziała? Widziałabym walkę, jasne, że tak. A myślisz, żebyś wygrała z nim? Wygrałabym. Kto to na linii? Witam, Dominik z Wałbrzycha się kłania. Witam, Dominiku. Pytanie do... Do Ewy oczywiście. Cześć, Dominik. Cześć, Ewo, witam cię. Słuchaj, Ewo, powiedz mi, jak ty się zapatrujesz na ostatni mecz naszej reprezentacji Polski z Mołdawią? Słuchaj, no było tak, historia była taka, że zaprosiłam do studia, do Fansportu taką piłkarkę, która mnie hejtowała po tamtej wypowiedzi i zaprosiłam ją, żebyśmy razem obejrzały mecz i może nie komentowały na żywo to, co się dzieje, tylko tak porozmawiały właśnie o piłce nożnej, o reprezentacji. No i tam, wiesz, jest 1-0 dla Polski, 2-0 dla Polski. Ona cały czas twierdzi, że reprezentacja Polski gra dobrze, że jest okej, że ten hejt jest w ogóle wzięty nie wiadomo skąd i nie należy im się. No i sobie myślę, kurde, tak kiepski ten program, no bo tutaj wygrają, no bo wiadomo, jak można przegrać z Mołdawią i nagle bum, 2-1, 2-2, 3-2 i myślę sobie, o wiesz, to jednak będzie fajny program. Więc piłkarze zrobili mi przysługę, dziękuję im za to i no mówię, oni mnie nigdy nie zawodzą. Ale dalej myślisz tak o rozwiązaniu reprezentacji, tak jak mówiłaś w marcu? No słuchaj, na pewno należałoby coś zrobić. Jakieś reformy są chyba wskazane i teraz już nie jestem jedyna w tym, w takim zdaniu. Dokładnie, powiem ci szczerze, że jestem tego samego zdania, że powinni faktycznie całą tą reprezentację od podstaw zbudować. Na nowo, z nowymi piłkarzami, z młodymi, tak, nie wiesz, z tymi, nawet którzy bym są tam na dzień dzisiejszy. Juniorów, żeby dopiero oni chcieli się tam pokazać i grą w reprezentacji zdobyć kontrakty w dobrych klubach, bo tutaj wygląda to tak, jakby grali za karę. Właściwie nie wiem, po co oni jeżdżą na kadrę, jeżdżą na te mecze, bo skoro już tam są, to powinni coś z siebie dać. A przegrać z drużyną, która jest ponad 100 miejsc za nami w FIFA, gdzie tak naprawdę nikt się nie interesuje piłką nożną, bo widziałeś, jaki tam jest stadion. To był ich największy stadion i zapełniony był tylko dlatego, że ludzie przyszli obejrzeć Lewandowskiego. A tak jak normalnie gra reprezentacja, to ludzie się nawet tym nie interesują, więc porównaj to z Polską, zresztą to jest jeden z najbiedniejszych krajów Europy, jeśli nie najbiedniejszy, więc w ogóle wiesz, nie była ziemia i pojechać tam i przegrać 3-2, to no nie można tego nazwać inaczej niż kompromitacja. Ja bym Push Barbera dał na bramkę. Ja swojego czasu grałem na bramce w piłkę nożną. Przepraszam. Mocne. Ale mogę być drugim bramkarzem, spokojnie, no, mordzia. Możemy być po dwóch stronach. Dwa razy robiłem usta, ale ja A ty ładnie uwagi. Zrobiłeś, bo nie widać. No takie naturalne, nie? Takie tak. Po prostu wyostrzyłem rysy i tyle, ale to ile ja mam? Raz robiłem pół mililitra, drugi raz pół, po dwóch latach to co to jest, nie? A ty robiłeś? Ja nie wiem, o czym wy gadacie. Pół litra, nie wiem, ja kiedyś piłem jakieś, pół litra, wiesz... Tak. Pół litra wódki, ale nie przepraszam, jestem z... A młodzi już tak nie piją, jak my kiedyś. Bo... Halo, Antena Polska. Kto mówi? Halo, dzień dobry. Michał z Krakowa. Hej, Kraków, pozdrawiam, piękne miasto. Mów, do kogo pytanie? Słuchaj, mam pytanie do Bush Barbera. Okej, jedziesz. Jakie ma plany na dalszy rozwój kariery i czy nie jest... uzależniony od Ferrariego. Nie jestem uzależniony od Ferrariego, Ferrari się mnie obcinał. Po pierwsze, Ferrari pomógł mi bardzo dużo, też mnie wyciągnął z mojej najgorszej sytuacji życiowej, w sensie tak wizerunkowo, ale nie jestem uzależniony. Ostatnio też był Wittnero Barbera, bo
Ferrari jest takim człowiekiem, który dzwoni i potrzebuje za godzinę na przykład obcięcia, a ja na przykład mam cały dzień klientów, później mam klinik i nie mogę. No i ostatnio była sytuacja, że zadzwonił, że bardzo pilne, że on wyjeżdża, że musi być o 15 się u mnie obciąć. Ja tam przesunąłem klientów, bo on mi wiadomo dużo pomógł. No i o 15 go nie ma, on dzwoni, że może być o 18, a o 18 mam klinik. Mówię, stary, no nie. Nie dam rady, zróbmy jutro. On mówi, to sobie pójdę do innego barbera, no i się na mnie obraził, sobie poszedł, więc... Za bardzo o co pytam. Ja pytałem, czy nie jesteś jego takim pupilem, rozumiesz, że... Nie, wydaje mi się... Daj mi dokończyć, dobra? Aha. Że jesteś przez niego wykreowany... Każdy nie jestem wykreowany przez niego. Łącznie przez niego, bo tak to mniej więcej wygląda, także... Nie jestem wykreowany przez Amadeusza. Amadeusz mnie namówił na tą walkę, to jest prawda. Ale myślę, że teraz będzie coraz mniej do mnie przychodził, bo znalazł sobie tam jakiegoś ziomeczka, który ma dużo czasu. U mnie z czasem jest ciężko, mam dużo klientów. Mam też swoje życie prywatne i ciężko mi po godzinach dorobić, tym bardziej jak on się spóźnia 2-3 godziny. Bardzo go lubię jako człowieka, ale myślę, że teraz będzie coraz mniej u mnie się obcinał, więc no nie będę tak bardzo promowany przez niego, jak to mówisz, a sobie jakoś żyję. Mi jakoś na tym nie zależy. To jest niefajne życie, nie? W sensie... Gdzieś idziecie, ludzie cię zaczepiają, nie masz w ogóle prywatności. Poza tym w tej branży jest tyle fałszywych osób, żeby sobie tego nie wyobrażać. Jestem tak wypalony, jeśli chodzi o te Instagramy, TikToki, YouTube, że nie potraficie sobie tego wyobrazić. Mam tak tego dość. Halo, halo, siemano. Kasio. Siema, Kasio. Masz stówkę? Siema, Red, boomerze. Siema, Bychu. Dzwonię, bo mi tutaj piszą, znaczy oglądam już was, ale początku nie widziałem, ponoć gruby się odpalił na mnie. Ale który? Chudy gruby czy gruby gruby? Znaczy gruby młody, nie boomer. Okej. No odpalił się. Czas no już ale ja jakoś... to co tam mówił? Mówiłem, że na dystansie na przykład 8-10 rund uważam, żebyś przegrał za mną w boksie. A, no to no tak, no to masz rację, no to jak ja bym przegrał ze mną, to zobacz jak ty dostaniesz pierdol. Ale stary, ty sobie brałeś samych... pachołczów dobić, a z kim się byłeś takim poważnym? Ale to cieszy mnie to, że w końcu kurwa przyznałeś rację, że dostaniesz pierdol od tego. Super, skoro uważam, ja mam... że Wanie by na dystansie ten ród zlała, to co ona z tobą zrobi? Ale my się bijemy 3 rundy, a nie... No 3 rundy, ale jesteś grubasem. Czas już. Poza tym na ostatniej konferencji tam zacząłeś się też prójść, że jestem gruby, a czemu jak był panel Reda, to do niego się nie prójesz, że jesteś gruby? To w sensie, nie wiem, on ma ci immunitet, że on może sobie być gruby, a ja już nie mogę być. Do Reda nic nie powiedzie, że on jest gruby na jego panelu, a do mnie się prójesz. Red jest przystojnym grubasem, dorosłym, on dba o swoje ciało, u niego jest proporcjonalnie wszystko rozlane, dobrze to wygląda, a u ciebie kurwa... U mnie to wygląda chujowo, bo mam za dużo starych hormonów żeńskich, które no aktualnie zbijam i mi się tłuszcz rozlał w stronę kobiety. No to sam sobie odpowiadasz na pytania, to po co mi je zadajesz? Nie, no bo jesteśmy grubi, ale do mnie nie ma czy ja mogę ci zadać pytanie? Bo nie byłeś na początku, jeszcze było tylko, że Pusz powiedział, że właśnie nie walczyłeś nigdy z bokserami. Ja nie, że broniłem cię, bo jesteś ziomkiem, ale mi chodzi o to, że na pewno miałeś milion kolejek jeszcze będąc w tamtej federacji, jeszcze przed Prime'em. I moje pytanie teraz osobiste, czy jakiś po prostu bokser, tylko może nieznany, jakiś mniej znany, jakiś nie wiem, bliżej, że tak powiem, końca kariery, czy miałeś jakieś propozycje w tej, czy w byłej federacji, żebyś zawalczył z prawdziwym bokserem? Bo Push Barber mówi, że na pewno nie, a ja mówię, że może tak. Bokser to pies jak coś? To jak nie, coś, pięściarz, to przepraszam cię. Pięściarz, przepraszam. Ten, no co, no miałem przecież w marcu walczyć z Arturem Szpilką. Mi na tej walce najbardziej zależało. Teraz chętnie jak Zadorę zleję, to zawalczyłbym z Tomaszem Adamkiem. No ja się nie boję jakby wyzwań. Tylko no wiesz, no też nie mam zamiaru walczyć z jakimś tam kurwa sześcioligowym pięściarzem, no bo to bez sensu, nie? Zresztą zobaczycie jak to będzie wyglądało, jak Ewa zleje tego grubasa, no więc... Ja czas już czekam na twój prawdziwy sprawdzian, bo Adrian Pola czy inni potroje tego zawodnicy, tobie stary prawie Dawid Ambrose wpierdolił niż o 3 głowy od siebie. No prawie robi wielką ale różnicę, ale stary jesteś od niego, on ma chłop ma 1,60 m, a ty masz 1,90 m, on ci prawie wpierdolił w tej walce na fejmie. No dokładnie, sobie prawie robi wielką różnicę, a tu nie będzie żadnego prawie, bo Ewa ci po prostu wpierdoli. 70 kg lżejsza kobieta ci stary, to jest mistrzyni świata w WBC.
No dokładnie, mistrzyni świata, 70-letnia. A mówi 70-letnia kobieta. No powiedz, że mistrzyni świata w ogóle. Dobrze, że jesteś świadomy. Ale czas już czekam na twój prawdziwy sprawdzian w końcu, z jakimś normalnym zawodnikiem, a nie z czyli tutaj Rysiem. Wiesz, że zdeklasuję, tak, za Dorę? Nie, mam nadzieję, że cię za Dorę zezłomuje. A, no to nie jest poważny sprawdzian? To nie jest boczter, to nie jest pięściarz, boczter, no ja dla mnie sformułowanie boczter to Zadora mnie zezłomuje i ja jeszcze mam potem z poważnym pięściarzem boksować, tak? No to jeśli cię zezłomuje, to już nie będzie trzeba, no to jeśli cię zezłomuje... Ale ty jesteś jednak głupi, gruby i głupi jednak jesteś, no. Teraz jesteś paskudny i jebnięty, nie? Jak multipla. Ochrona, bo się boję być sam. Chodź ty, kizi-mizi mi po nosie. Miałeś takie? Nie wiem, kizimizi sobie robią po nosie. Ale tak z 2 sekundy poważnie. O! Na dwie były! Dobra. Pozycja bokserska do ludzi.